11 listopada w całej Polsce uroczyście obchodzono Narodowe Święto Niepodległości. W Cieszynie tego dnia oprócz manifestacji patriotycznej czy tradycyjnej lekcji śpiewu patriotycznego na płycie rynku miała miejsce uroczystość nadania imienia kapitana Władysława Michejdy 133 Batalionowi Lekkiej Piechoty. Dzisiejszy dzień jest dla nas ważny z dwóch powodów. Po pierwsze, mamy wigilię naszego pięciolecia, tak? 12 listopada pierwszych 12 żołnierzy 133 Batalionu 12 listopada 2019 roku. Pierwszych 12 żołnierzy 133 Batalionu pojawiło się na terenie Koszar, tak, gdzie do dzisiaj stacjonujemy. No i w tym roku batalion jako pierwszy pododdział 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej został uhonorowany imieniem patrona, pana kapitana Władysława Michejdy, Cieszyniaka, człowieka stąd, który czynnie uczestniczył również w wydarzeniach mających walny wpływ na odzyskanie niepodległości tutaj i ukonstytuowanie państwa polskiego na terenie ziemi cieszyńskiej. Jesteśmy pod oddziałem obrony terytorialnej, w związku z czym chcemy również kultywować miejscowe tradycje, w związku z tym również bardzo jesteśmy dumni z tego, że człowiek Cieszyniak, człowiek stąd jest teraz naszym patronem, niejako jest w naszych szeregach już w tej chwili. Inicjatywa nadania imienia wyszła generalnie od żołnierzy batalionu, a takim, można powiedzieć, osobą, która cały czas sterowała, może nie sterowała, złe słowo, ale koordynowała pracę nad tym, jest pan młodszy chorąży Krzysztof Neścior, jeden z żołnierzy batalionu, również rodowity cieszynianin. Jak to będzie pokrótce dzisiaj wyglądać? To będzie uroczysta zbiórka, trwając około 30 minut, tak, zostanie odśpiewany hymn państwowy, zostanie odczytana decyzja ministra obrony narodowej o nadaniu imienia patrona, przemówienia, następnie odegranie pieśni reprezentacyjnej, defilada. Nie będzie to długa uroczystość. Okolicznościowe przemówienie wygłosiła m.in. pani Barbara Michejda-Pinno, córka kapitana Władysława Michejdy. Co powinniśmy robić w czasie wolności, a nie tylko w czasie, kiedy jesteśmy zagrożeni wrogami, których jakoś dotąd było niemało. Tak, to mój tata. We własnej osobie. Nikt się tego pewnie nie spodziewał. W ogóle nie szukał żadnych zaszczytów, ani żadnych wyróżnień. Tylko naprawdę się poświęcał pracy. A w wojsku to się poświęcał wojsku. A jak skończyło się już ta wojna nareszcie, to się okazało, że się nie skończyła, bo dopiero się zaczęła następna na Zaolziu. No i też w niej brał udział. No i tak. I dopiero później się skończyło. Dlatego też mówił o walce nie tylko o ojczyznę, ale o granice tej ojczyzny. No i, a potem poświęcał się pracy. I to bardzo ciężkiej. Nie da się uniknąć wzruszania, tak, bo to było bardzo niespodziewane. I wszystkie te przemówienia jakoś tak podbudowywały tą moją ideę. To nadzwyczajnie się złożyło. Po uroczystości na rynku w Domu Narodowym miała miejsce prelekcja przybliżająca postać kapitana Władysława Michejdy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.